Kolejny piątek, czyli kolejny piątkowy Neurach. Pod ostatnim odcinkiem, w którym mówiłem, że jest zamiast piątkowego Neurachta, czyli w poprzednią sobotę, nie zostawiliście tyle pytań, ile chciałem. Chociaż udało mi się znaleźć parę, które myślę, że chcielibyście znać odpowiedź. Więc przypominam, jeżeli wy byście chcieli wystąpić w kolejnym odcinku, to zostawcie komentarz na dole z pytaniem jakimś bądź czymś ciekawym, może historią, a ja wtedy prawdopodobnie znajdę najciekawsze i wy się pojawicie. Ale oczywiście na początku zostawcie jeszcze łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, będzie mi bardzo miło. Lecimy z piątkowym Neurachtem. A, no i zapraszam na Instagrama! Hej Mao Sibigi, pozdrawiam Basia, napisała: cześć tatusiu, czy kiedykolwiek oglądałeś anime? Jakie słodycze lubisz najbardziej oprócz kwaśnych żelków? Co byś zrobił, gdyby pojawiłbyś się w jakimś strasznym lesie i przed tobą byłby Slenderman? Zacząłbyś uciekać jak najdalej? B. Podszedłbyś do niego i sprawił, czy jest prawdziwy? C. Postanowiłbyś szukać kartek jak w grze? D. Nie zwracając na niego, byś po prostu szukał wyjścia z tego lasu. Kiedy będzie film o tatuażu? Co dla ciebie znaczy i tym podobne? A, i kiedy Draw My Life? Pozdrawiam. Też bardzo serdecznie pozdrawiam. Czy oglądam anime? Oglądałem Król Szamanów. Oglądałem chyba jeden odcinek Naruto. Oglądałem parę odcinków Pokemonów. Ale tego takiego typowego, weebowego anime nie oglądałem. Więc nie, mega fanem nie jestem. Oprócz kwaśnych żelków bardzo lubię chocobonsy. To jest kolejne bardzo, ale to bardzo dobry dodatek do życia. Gdybym się pojawił w takim lesie, od czego zacznijmy, że mi się raczej nie pojawił, bo nie wiadomo skąd, ale gdybym jednak się pojawił, to bym prawdopodobnie olał całą sytuację i poszedł dalej. Albo bym po prostu sprawdził, ale bardziej prawdopodobna jest odpowiedź D, po prostu bym to olał i poszedł w swoją stronę, Slenderman w swoją stronę i wywalone. Czy będzie kiedyś odcinek o tatuażu? No właśnie, czy byście chcieli? No raczej wam tłumaczyłem, to nie jest jakaś długa super historia, ale tłumaczyłem wam o co kaman. I jeżeli byście chcieli, to w sumie możecie napisać. Tak samo pytanie o Draw My Life. No właśnie, nie wiem za bardzo, czy prowadzić dla was to Draw My Life, czy nie. Ale no myślę, że na jakiś próg tych 200 tysięcy byśmy zrobili to, bo ja wiem, że chcieliście. Ja za bardzo rysować nie potrafię, w ogóle rysować nie potrafię. Więc gdybyście chcieli, to w sumie możecie pisać, może na te 200 tysięcy, no może. Pytanie od Joker Gaming. Jaką miałeś najwyższą średnią w szkole, z jakiego przedmiotu najlepiej ci szło, z jakiego najgorzej? Najwyższa moja średnia w szkole to było chyba w trzeciej gimnazjum i miałem chyba średnią 5,12. To była chyba moja najwyższa średnia, ale w podstawówce też miałem coś koło tego, miałem chyba 5,11, 5,12, coś takiego. Ale z tego co pamiętam, to chyba to było gimnazjum, trzecia gimnazjum, tam miałem chyba najwyższą średnią, bo tam się liczyły punkty, pamiętam, i specjalnie się pociłem, żeby zdobyć tych punktów jak najwięcej. Najlepiej mi zawsze szło z biologicznych zajęć. Mianowicie chodzi mi tutaj o przyrodę i takie sprawy, tu miałem zawsze najlepiej. No i angielski. To były dwa przedmioty, które najlepiej mi szły, a najgorzej mi szła zawsze matematyka. To znaczy lubię matmę, ale zawsze miałem taką nauczycielkę, która mnie zniechęcała do tej matematyki pod każdym względem, jaki tylko może być. I zawsze to tak wychodziło, że zamiast się uczyć, to się nie uczyłem i mi się nie chciało. Dosłownie. A potem brałem korepetycję. Aksferek, pozdro. No i to jest komentarz, na który zawsze czekam. Pozdro. Ale sobie nie zdajecie sprawy, ile jest komentarzy pod każdym filmem typu pozdro, pozdrowisz, siemka, czy coś w tym stylu. Komentarz to jest raczej feedback, który ma powiedzieć coś, co się wam podobało w filmie, coś, co się wam nie podobało w filmie, bądź kolejna sprawa to, co zmienić, co dodać i co chcecie kolejnego. Ale miło przeczytać. Pozdrawiam. Gineomi. Chłopie, ty zrobiłeś WDŻ, a nie biologię, ale i tak lubię ten przedmiot. No, WDŻ. Okej, też lubię ten przedmiot. Biologię też lubię ten przedmiot. Ale ja zrobiłem chyba biologię, a nie WDŻ, bo w WDŻ mówił o ty... o kopułacji. Fermentacja. Ja przepraszam bardzo, ale czy tam w tle są bongosy? XD. PS. Super wytłumaczone. Tak, moi drodzy, to są bongosy. I po co je mam, się zapytacie? No właśnie, ja też nie mam pojęcia, bo ich nigdy nie używałem. W sumie moi rodzice mi je kupili kiedyś na gwiazdkę i chcieli, żebym sobie pograł. Ale nie potrafię. Człowiek Pokchamp. Czemu nie możesz ciągle nosić okularów? Są jakieś skutki uboczne? Moi drodzy, jedynym problemem tych okularów jest to, że szkła w tych okularach są specjalnie zabarwione i są specjalnie zrobione pod to, żebym widział tych kolorów, których nie widzę. Ale te kolory, które widzę normalnie, czyli bardzo mała ilość, to one mi się, że tak powiem, nie pokazują super. I mianowicie nie mogę w nich ciągle chodzić, dlatego że przez to po prostu mnie boli głowa, bo cały świat jest pokolorowany na czerwono raczej. Jedyne co wyraźniej, to tak jak powiedziałem, wyraźnie widzę kolory czerwone, widzę tą różnicę między innymi kolorami i tak to
wygląda. A nie mogę ich tak długo nosić, bo potem mnie boli głowa i po prostu mam problemy, nie wiem, czy błędnik mnie boli. Nie wiem, ale głowa mnie boli, jeżeli zbyt długo je noszę. Mam pytanie, ile zamierzasz nagrywać na YouTubie? Czy zrobisz serwer dla widzów? Kiedy nowy sezon Kwadratowej Masakry? Pytanko mam, kiedy nowy sezon KM? Kiedy KM? Kiedy Kwadratowa Masakra? Serwer dla widzów będzie tak jak myślałem, myślę o tym serwerze, ale żeby byli i widzowie, i wspierający, pod jednym względem, ale myślę o roleplayu, serwer roleplay dla wspierających w Minecrafcie, a dla widzów taki typowy połączony z minigamesami, coś takiego. Ile zamierzasz nagrywać na YouTubie? Ile Pan Bóg da? Ile dam radę, moi drodzy? Jak długo będziecie, jak długo mi będzie to wychodzić, tak długo tu zostanę. I nie, to nie oznacza, że teraz na kolejnym odcinku nie ma was być, bo macie być, bo będzie kolejny odcinek w niedzielę i jutro będzie live'ik przedłużany, więc zapraszam na live'a przedłużanego o godzinie 19:00 zaczynamy. Prawdopodobnie. Kiedy nowy sezon Kwadratowej Masakry? Nowy sezon Kwadratowej Masakry zaczyna się jutro, w sobotę. Nie wiem o której godzinie, ale zobaczymy. Czekam i mam nadzieję, że to będzie jeden z najlepszych sezonów. Chociaż ciężko będzie konkurować z tym, który teraz był, ale może. I to były pytania na dzisiejszy odcinek i komentarze. Jeżeli wy byście chcieli się pojawić w kolejnym odcinku, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i napiszcie ten komentarz na dole. A, i odnośnie konkursu. Konkurs, ten, o który dałem z tym MrBeastem, z tym logo, będzie wyjaśniony w odcinku w niedzielę, bo to ma być odcinek z Minecrafta, gdzie wam to wyjaśniam, bo ten odcinek nie zobaczy taka duża ilość osób, jak tego Minecrafta. Więc wystarczy, że będziecie i co? Mi zostaje do powiedzenia. Trzymajcie się, do kolejnego odcinka, mam nadzieję, że wam się spodobał. Pamiętajcie, zostawić ten komentarz z pytaniem, bądź z jakąś historyką, z czymkolwiek, żebyście się pojawili na tym odcinku. A my się zobaczymy już jutro, to znaczy już dzisiaj, na live streamie o 21:45, 21:30, 21:50, plus minus w tych godzinach. I uwaga, będzie grany Minecraft, DBD i prawdopodobnie Call of Duty World War II kampania. Więc jeżeli chcecie oglądać, to zapraszam. Trzymajcie się, miłego piąteczku i do zobaczenia. Hej!